Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie filtr kabinowy, czyli filtr przeciwpyłkowy we Fiacie Bravo. Jest to filtr węglowy. Tak oto wygląda. Pokażemy, jak w tym modelu samochodu wymienić filtr kabinowy, jak dostać się do filtra. Filtr kabinowy znajduje się pod schowkiem, tutaj w miejscu pasażera. Musimy odsłonić naszą odsłonę, tutaj osłonę plastikową. Nasz filtr jest tutaj pod tym plastikiem, takim podłużnym. On trzyma się na śrubce, ale my już wcześniej wykręciliśmy. I filtr trzeba wyciągnąć. Tak wygląda stary filtr. Jest trochę zanieczyszczony. I wystarczy włożyć nowy filtr. Przed włożeniem filtra warto jest odgrzebić klimatyzację. Można użyć takiego oto klimadoktora. Jest to pianka, którą aplikujemy w miejsce parownika. Pamiętamy, że parownik znajduje się tuż za filtrem przeciwpyłkowym. Po odgrzebieniu klimatyzacji mamy klimatyzację świeżą, czystą. Także warto raz do roku użyć takiego preparatu. No i założenie filtra to jest odwrotnie do włożenia, czyli po prostu wciskamy w miejsce, naszą osłonę przytwierdzamy i to wszystko. Tak wygląda wymiana filtra. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy. W odnośniku znajdziecie również film z klimadoktorem. Zapraszam również do oglądania. Także do następnego. Pozdro.